Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym filmie, filmie specjalnym, ponieważ dzisiaj pokażę Wam taki dzień z życia projektanta. Bardzo często pytacie mnie o to, właśnie jak wygląda moja praca, jak to jest z tym projektowaniem. I ja Wam dzisiaj pokażę taki szybki dzień ze mną, dzień z Rudą, z projektantką. Nie będzie to dzień taki, wiecie, projektowania takiego komercyjnego, masowego, bo tutaj już wchodzi w grę szwalnia i wiele więcej osób zaangażowanych w całą produkcję. Natomiast dzisiaj pokażę Wam taki dzień szycia na miarę, czyli właśnie kiedy się spotykam z klientką, wybieramy tkaniny, omawiamy różne rzeczy, no i właśnie jak to wszystko po kolei wygląda etap po etapie, także zapraszam Was na dzień ze mną. Mój dzień zaczynam od spotkania z klientką. Takie spotkanie jest zazwyczaj albo w restauracji, albo w domu u klientki. I na tym spotkaniu wypytuję moją klientkę o to, co lubi nosić, gdzie pracuje, w czym czuje się najlepiej, jakie lubi kolory. Wypytuję wszystko, o wszystko, co może być związane właśnie z projektem, tak aby klientkę lepiej poznać, aby wyczuć to, czego potrzebuje. Bardzo często jest tak, że klientki nie wiedzą, co chciałyby, żeby im uszyć. I właśnie liczą tutaj na wizję projektanta. Są oczywiście też takie klientki, które mają z góry gdzieś tam narzucony pomysł i one przychodzą z konkretami, wiedzą, co dokładnie chcą. Na spotkaniu pokazuję swoje przykładowe realizacje, projekty, tkaniny, tłumaczę, czym różnią się między sobą tkaniny, jakie mamy dostępne wzory, kolory i co do tej pory na przykład zrobiłam. Pokazuję też właśnie gotowe realizacje dla innych klientek, czy to, co mam na przykład na sklepie. Na spotkaniu wszystkie informacje są mi potrzebne później do spersonalizowania projektu i stworzenia go pod daną klientkę, pod jej zapotrzebowanie. I w momencie, kiedy mamy wszystkie informacje, udajemy się do sklepu z tkaninami, gdzie pokazuję klientce, czym te tkaniny się różnią, na co zwrócić uwagę, dlaczego bawełna jest dobra na przykład na lato, jakie tkaniny wybierać na podszewki. Często jest też tak, że w sklepie z tkaninami klientka zobaczy jakąś tkaninę, która jej się spodoba i powie: tak, to jest ta tkanina, z której chciałabym mieć uszyty projekt. Dzięki temu, że poznaje tkaniny, wie później, czego oczekuje i co jest ważne w danym projekcie. W momencie, kiedy mamy wybrany wzór albo nie, bo często jest też tak, że wychodzimy ze standardową na przykład dzianiną na spódnicę, a jednak projekt jest szyty z moich autorskich wzorów, ale kiedy uda nam się wybrać tkaninę, ja pokazuję też klientce, co z takiej tkaniny możemy uszyć, co będzie fajne i właśnie do niej dopasowane. I kiedy mamy tkaninę, możemy się udać do pracowni, w której pokazuję więcej projektów, pokazuję już gotowe, odszyte przeze mnie rzeczy. Klientka może sobie pomierzyć, podotykać, zobaczyć, w czym czuje się dobrze. Pokazuję więcej projektów, bo na spotkanie nigdy nie zabieram wszystkich, tylko kilka, więc w pracowni mam już tego więcej i klientka może sobie na spokojnie to poprzeglądać. I jak już jest zdecydowana, ja już wszystkie potrzebne informacje na temat klientki i projektu mam. Mamy wybrane tkaniny, mamy przejrzane wszystkie rysunki, projekty, to ja już zawsze tutaj mam pomysł, co będę klientce proponowała, natomiast przychodzi moment, kiedy muszę wziąć miarę z mojej klientki, no i następują pomiary. Jak już sobie te pomiary zmierzę, zapiszę, to tak naprawdę klientka jest wolna, a ja siadam do laptopa i do kartki i papieru i rysuję projekty i wymyślam spersonalizowane rzeczy właśnie pod kątem danej klientki. Dobieram tkaniny, robię rysunki. Bardzo często jest tak, że gotowe rysunki są już wysyłane do klientki mailem i ona je akceptuje. W przypadku takich bardziej skomplikowanych projektów często jest tak, że jest druga wizyta. Na tej wizycie są już robione przymiarki, ewentualne poprawki i wtedy
jak już jest wszystko gotowe, klientka przychodzi do mnie na trzecią wizytę i odbiera gotowy projekt. W tym przypadku widzicie, moja klientka zamówiła marynarkę w truskawki i t-shirt z kieszonką. Wszystko leży idealnie, zgodnie z pomiarami i z oczekiwaniami. Chyba klientka jest zadowolona, wygląda, że tak. Także to był dzień, taki bardzo szybki dzień z życia mojego projektantki, szycia na miarę, bardzo taki skrótowy, ale mam nadzieję, że Wam się podobał.